Chodź. Jak tam, panie majorze? Zrobimy z nich myśliwców? Takich przećwiczę, że i na drzwiach od stodoły polecą. Który następny? Dobrze. Daszewski. Ja także potrzebuję jakiegoś ochotnika. Proszę, wybierzcie kogoś dzisiaj. A nie, podchorąży Cumbach, bardzo proszę. Proszę, podchorąży. Uderzcie. No, śmiało, proszę. O tu. Janek. Panowie, proszę wyprowadzić czas. No, śmiało. Widzicie, podchorąże, żeby zaatakować skutecznie, musi być jak najbliżej. I zaatakować z zaskoczeniem. Tak macie działać w powietrzu. Strzelać, kiedy jesteście jak najbliżej nieprzyjaciela i z zaskoczeniem. Ja osobiście zawsze proszę swoich mechaników, żeby synchronizowali karabiny z 250 metrów na 150. Wtedy oszczędzacie amunicję i jesteście skuteczni. A teraz w zastępstwie inżyniera Kochana, jego kochana córka, Jagoda Kochan, wytłumaczy nam, dlaczego jedenastki dławią się podczas akrobacji, a głównie podczas nurkowania. Bardzo proszę, panie Jagoda. Ja też chętnie zobaczę. Posłucham. Dobrze. Opowiem wam, jak to wygląda. Dobrze wygląda. Bardzo dobrze. Panowie. Powodem takiego zachowania silnika jest gaźnik pływakowy, który podczas, kiedy samolot robi gwałtowne akrobacje, po prostu się wali. Mówi się, że Niemcy mają bezpośredni wtrysk paliwa do silnika, ale tego jeszcze nie wiadomo. Pokażę wam to teraz na modelu. Ale potrzebuję ochotnika. Ja. Dziękuję.